We wszechświecie, z dala od Ziemi, tysiące dziwnych tworów agresywnie zjada każdą materię, jaką spotka. Te narzędzia destrukcji w galaktycznej skali to czarne dziury. Dziwne obiekty, nie do końca zrozumiałe dla dzisiejszej fizyki, naruszające strukturę czasoprzestrzeni. Od lat naukowcy próbują zrozumieć, jak czarne dziury wchłaniają planety i gwiazdy, niszcząc je bezpowrotnie. Pożerają całe galaktyki. Czy istnieją tylko daleko w kosmosie? Coraz częstsze są spekulacje, czy to możliwe, by na Ziemi też istniała czarna dziura. Wciąż nie rozumiemy wszystkich praw Wszechświata. W Drodze Mlecznej pełno jest czarnych dziur. Czy czarna dziura może tkwić gdzieś pod powierzchnią Ziemi? Mogłaby odpowiadać za znikanie samolotów, statków, ludzi. Ewolucja życia wymaga aktów przemocy. Mówimy o całkowitym zniszczeniu. Nie chciałbyś się tam znaleźć. Odkrywając przeszłość. Czarna dziura na Ziemi. Wszechświat. Nie brak w nim tworów łamiących prawa fizyki, ignorujących różnice między materią i energią, naruszających strukturę czasoprzestrzeni. Na szczycie listy znajdują się tak zwane czarne dziury. Ostatnio odkryliśmy, że w jądrach galaktyk, także naszej Drogi Mlecznej, tkwią supermasywne czarne dziury. Nie wiemy, skąd tam się wzięły. Może są pamiątką po pierwszych gwiazdach. Od lat astrofizycy próbują wyjaśnić, czym są czarne dziury i w jaki sposób niszczą całe galaktyki, zmieniając je w nicość. Badając naturę sił rządzących naszą planetą, dochodzimy do kwestii, która może zmienić wszystko, co wiemy o Ziemi. Czy coś świadczy o obecności u nas czarnej dziury? Czy na Ziemi istnieje jakaś jej wersja? Mogła tu powstać i mieć rozmiar główki szpilki. Może nawet mniejszy. Tyle wystarczy, byśmy czuli efekty jej działań. Gdy gwiazda kończy życie wybuchem supernowej, jej resztki się zapadają i powstaje bardzo gęsty twór. Grawitacja jest tak silna, że nawet światło ze swą prędkością 300 tysięcy km na sekundę nie może uciec. Materia wytwarza grawitację. Siły grawitacji przyciągają materię. Czarna dziura jest tak masywna, że wciągnie wszystko. Nic nie umknie, nawet światło. Czarne dziury są potężne. Zwykłe mają masę od 4 do 15 naszych Słońc. Największe, supermasywne czarne dziury mogą być 10 miliardów razy masywniejsze od Słońca. Rozmiary czarnej dziury określa horyzont zdarzeń, otaczająca ją niewidzialna sfera. Z jej wnętrza nie można uciec. Za horyzontem zdarzeń zaczynasz odczuwać szereg różnych efektów. Pole elektromagnetyczne dziwnie się zmienia. Czas i przestrzeń ulegają zakłóceniu. Fale radiowe czy światło biegną wyłącznie ku czarnej dziurze. Stąd nie ma już odwrotu. Gdy czarna dziura, wchłaniając materię, rośnie, jej horyzont zdarzeń zwiększa się. Z czasem zacznie połykać gwiazdy, a nawet galaktyki. Inne kosmiczne obiekty odkrywamy za pomocą teleskopów, ale czarne dziury są niewidoczne. Zdradzają je efekty uboczne. Widzimy je tylko, gdy coś pożerają, bo wtedy materia rozgrzewa się i, wpadając w otchłań, wysyła silne promieniowanie. Pierwsze teorie o niewidocznych ciałach snuto pod koniec XVIII wieku. Na początku XX Einstein matematycznie wykazał, że czarne dziury mogą istnieć. Ale dopiero w roku 2001 Joseph Dolan, badacz z NASA, odkrył pierwszy niezbity dowód.
Oglądając zdjęcia z kosmicznego teleskopu Hubble'a, ujrzał coś, co nim wstrząsnęło. Pęki promieni ultrafioletowych biegnące od Cygnusa XR1, gwiazdy odległej o 6000 lat świetlnych. Emisja ta powstała w chwili, gdy gwiazda przekraczała horyzont zdarzeń. Znikała, jak mówią naukowcy, w strefie mroku. Czarne dziury mogą połknąć całe galaktyki. Powoli i nieubłaganie. Gdy czarna dziura się formuje, czasoprzestrzeń wokół niej marszczy się w miarę wzrostu grawitacji. Zmienia się też pole magnetyczne. Nie do końca rozumiemy, jak to działa, ale magnetyzm istnieje też wewnątrz czarnej dziury. Co się tam dokładnie dzieje, pozostaje zagadką. Możemy się tylko domyślać, choć nie jest to proste. Niejasna natura czarnych dziur rodzi spekulacje, że są zjawiskiem częstszym niż sądzono. Jedna z hipotez twierdzi, że ciągle powstają nowe, o różnych rozmiarach. Droga Mleczna jest pełna czarnych dziur. Skoro tak licznie się tworzą, może jakaś powstała na Ziemi. Gdy gwiazda się zapadnie, rodzi się czarna dziura. Może oprócz głównej powstaje też wiele mniejszych. Jeśli migrują w kosmosie, może któraś dotarła do Ziemi, przyciągnięta jej grawitacją. Może mikroczarna dziura jest gdzieś w środku Ziemi. Wielu wierzy, że wszechświat jest nieskończony, z nieskończoną liczbą planet, a Ziemia jest jedną z nich. Wyciągają stąd wniosek, że wszystko jest możliwe. Na Ziemi wciąż dochodzi do różnych kataklizmów. Od tsunami i wielkich trzęsień Ziemi, po zagadkowe znikanie całych kontynentów. Między 25 a 40 stopniem szerokości północnej i między 55 a 85 stopniem długości zachodniej leży obszar zwany Trójkątem Bermudzkim. Wiele świadczy o tym, że kryje się tam czarna dziura. Działają tu dziwne siły, których naukowcy nie potrafią wyjaśnić. Jeśli założyć istnienie mikroczarnej dziury, szereg zagadek da się łatwo rozwiązać. Tajemnicze zniknięcia samolotów i statków, czy kłopoty z nawigacją. Przez ostatnie 500 lat wiele osób spotkało własny horyzont zdarzeń w Trójkącie Bermudzkim. Wierzą, że przekroczyli niewidoczną granicę świata zwykłych praw fizyki, wchodząc do dziwnego miejsca, z którego powraca niewielu. Wiemy o tym obszarze zadziwiająco mało. Więcej wiemy o Księżycu niż o głębinach mórz. Żyjemy na planecie zwanej Ziemia, choć powinna raczej nosić nazwę Ocean, ale pewnie lepiej znamy powierzchnię Księżyca niż nasze oceany. Wielu badaczy sądzi, że na Ziemi nic już się nie da odkryć. Ja uważam, że głupio jest myśleć o wyprawie na Marsa, gdy nie wiemy, co kryje się w oceanie wokół Bermudów. Znane są liczne relacje o zagadkowych zaginięciach statków i samolotów w tamtym rejonie. Czy to tylko nadmiar wyobraźni, czy poważny naukowy problem? Czy zniknęły one w taki sam sposób, jak materia znika w czarnej dziurze? Czy Trójkąt Bermudzki jest ziemską czarną dziurą? Chcąc rozwikłać zagadkę trójkąta, od razu trafiamy na problem. Statki toną, znikając bez śladu, zwykle z całą załogą. Nie możemy naocznie sprawdzić, co się mogło z nimi stać. Nie ma świadków, żadnych dowodów materialnych. Jedna z teorii na temat zaginięć mówi o skokach natężenia i kierunku pola magnetycznego w tym rejonie. Co ciekawe, anomalie magnetyczne to jeden z efektów złowrogiej działalności czarnej dziury. Czarne dziury wchłoną wszystko, także pola magnetyczne. Tkwią więc gdzieś w ich wnętrzu. W przestrzeni powstają anomalie.
W poszukiwaniu anomalii pola magnetycznego wynalazca, inżynier elektryk Ronnie Milioni bada trójkąt bermudzki. Chce znaleźć przyczynę dziwnych zjawisk w tym regionie. Sprawdzimy, czy istnieją tam wiry magnetyczne i inne dziwne anomalie, a jeśli tak, to poszukamy ich przyczyn. Mielibyśmy dowody, że w trójkącie bermudzkim naprawdę coś się dzieje. Czy wiry magnetyczne mogły być przyczyną znikania statków w trójkącie? Niewiele zostało, ale tam widać kawałki drewna ze statku. To część dziobowa, pęknięta na pół. Z bliska widać, że drewno jest wypaczone, czyli że pływa tu od dawna. Znaleziono tu 300-500 wraków, a na pewno jest ich znacznie więcej. W tym rejonie magnetometry protonowe nie pracują dobrze, ale może z tym nowym będzie inaczej. Dr. Milioni zbudował nowy miernik do wykrywania zaburzeń pola magnetycznego i zamierza go wypróbować. Mamy tu specjalny przyrząd, który nazwałem DTB, czyli detektor trójkąta bermudzkiego. Jest skalibrowany według ziemskiej deklinacji magnetycznej. Wykrywa odchylenia powyżej 2 stopni. Jeśli coś znajdzie, uruchamia się sygnał dźwiękowy. Zasilanie, rejestracja danych, obsługa czujników, programator. Dr. Milioni od 10 lat sprawdza i ulepsza swój przyrząd. W testach laboratoryjnych okazał się bardzo dokładny. Ustawiony w pozycji, pomiar. Ani drgnie. 4. godzina wyprawy. Magnetometr nie wykrył żadnej nagłej zmiany pola. W oddali grzmi burza. Łódź płynie w nieznane. Nagle przyrząd reaguje. Zareagował. Coś wykrył. Dla pewności zresetuję system. Zawróć, spróbujemy jeszcze raz. Na zdradzieckich wodach trójkąta bermudzkiego, przy pomocy magnetometru własnej konstrukcji, dr Milioni szuka dowodu istnienia na Ziemi czarnej dziury w postaci skoków pola magnetycznego. Przyrząd do tej pory milczał, ale nagle zareagował. Przyrząd zadziałał, lecz mógł to być przypadek. Dr. Milioni postanawia zawrócić i jeszcze raz przepłynąć przez to samo miejsce. Gdyby to się zdarzyło na Księżycu lub w głębi lądu, rzekłbym, że są tu jakieś specyficzne skały wulkaniczne. Wrócimy na miejsce i jeśli to się powtórzy, będziemy wiedzieć, że naprawdę jakiś nieznany czynnik zakłóca tu ziemskie pole magnetyczne. Jestem podekscytowany. Może coś znaleźliśmy. Jest. Dokładnie w tym samym miejscu, co parę minut temu. Zrobiliśmy pętlę, żeby tu wrócić. Przedtem miernik też wskazał tu skok natężenia pola. Coś w tym miejscu zakłóca naturalne pole magnetyczne. Zapiszę współrzędne. 32 stopnie 18 minut szerokości północnej, 64 stopnie 53 minuty długości zachodniej. Jeszcze raz. Łódź po raz trzeci płynie przez ten sam akwen. Jesteśmy tu trzeci raz. Jest. Znów mamy sygnał. Ewidentnie coś tu musi być. 3 razy to nie może być przypadek. Maszyna stop. Nagle kamera przestaje działać. Sprawdzaliśmy z Ronim jego nowy magnetometr i ten nagle zadziałał. Tego się nie spodziewałem. Zaraz potem padły baterie kamery. Mam nowoczesny elektroniczny sprzęt. Cyfrową kamerę High Definition, która zwykle tak łatwo nie wysiada. Chyba, że były silne zaburzenia elektromagnetyczne. Co się dzieje? Coś jest nie tak.
Trzykrotnie przepłynęliśmy w tym samym miejscu. Rozładowały się baterie kamery i ta nagle się wyłączyła. Magnetometr trzykrotnie włączył sygnał alarmowy. Zdjęliśmy dokładne współrzędne miejsca za pomocą GPS. Czyżby był tu wir magnetyczny? Jestem sceptykiem, choć wiem, że Matka Natura ma dla nas jeszcze wiele zagadek, zwłaszcza w oceanach. Głupio sądzić, że wiemy już wszystko. Zresztą ja tu tylko obsługuję kamerę. Krok następny, ściągnąć ekipę z kamerami podwodnymi i dokładnie sprawdzić cały obszar. Wspaniała rzecz. Przyjechałem testować sprzęt w Trójkącie Bermudzkim i widzę, że działa jak należy. Wskazał miejsce, w którym wyraźnie jest coś dziwnego. Naukowcy twierdzą, że zwykła czarna dziura nie mogłaby istnieć na Ziemi. Gdyby była na Ziemi lub w pobliżu, nie mielibyśmy okazji o niej rozmawiać. Jednak dr John Hutchison, badacz fizycznych anomalii, uważa, że mikroczarna dziura mogłaby istnieć na Ziemi i wywoływać groźne zjawiska obserwowane w Trójkącie. Jeśli przez Trójkąt Bermudzki płynie statek posługujący się tradycyjną nawigacją, będzie miał kłopoty, bo czarna dziura narusza pole geomagnetyczne Ziemi. Kompasy czy busole stają się bezużyteczne. Gdy czarna dziura pożera materię, powstają potężne fluktuacje pól magnetycznych. Czy w dnie Atlantyku tkwi czarna dziura, wywołując zmiany pola magnetycznego Ziemi? Na tym obszarze zginęło wiele statków i samolotów, bo nawigatorzy mieli dziwne problemy z nawigacją. Przyrządy zwykle wskazują biegun magnetyczny północny, różny od bieguna północnego Ziemi. Ale w Trójkącie Bermudzkim wskazania mogą być zakłócane. Duże skupiska skał magnetycznych wywołują lokalne anomalie pola. Gdy byłam z kompasem na Islandii, widziałam, że dawał mylne wskazania. Błąd dochodził do 45, a nawet do 90 stopni. Obok znajdowały się skały wulkaniczne o silnym magnetyzmie. Może podobnie jest w okolicy Bermudów i stąd cały problem. Skały Bermudów, jedynych wysp na północnym Atlantyku, mogą tworzyć anomalie magnetyczne zakłócające działanie wczesnych kompasów. Dziś wiemy, że ziemskie pole magnetyczne ciągle się zmienia i odwraca, i że są miejsca jego skokowych zmian. Pole jest generowane przez jądro Ziemi, utworzone przez ciekłe żelazo. Ciecz ta podlega ciągłym ruchom konwekcyjnym i jest dobrym przewodnikiem elektrycznym. Do tego dochodzi ruch obrotowy Ziemi. Efektem jest pole magnetyczne. Jeremy Bloxham, profesor geofizyki na Harvardzie, odkrył miejsce, gdzie kierunek pola lokalnie się odwrócił. Gdzie indziej tego nie stwierdzono, choć zjawisko zdarza się w skali globalnej. W skałach dna południowego Atlantyku widzimy ślady lokalnego przebiegunowania. Kierunek pola jest przeciwny w stosunku do tego, jaki dziś występuje na pozostałej części powierzchni Ziemi. Profesor nie wierzy w czarną dziurę na Ziemi. Pokazuje nam obraz anomalii. Widzimy tu rozkład pola magnetycznego na Ziemi. Gdy cofniemy się w czasie, zauważymy, że w XX wieku niebieski kolor południowego Atlantyku stał się intensywniejszy, a w tej wielkiej plamie linie pola biegną w przeciwną stronę. To znaczy, że mamy tu lokalne przebiegunowanie. Jeśli takie zjawisko wpłynie na wskazania kompasów statków lub samolotów, skutki mogą być fatalne.
Najsławniejszym zdarzeniem związanym z błędnym działaniem kompasu w Trójkącie Bermudzkim jest zaginięcie patrolu 19. 5 grudnia 1945 roku pięć samolotów torpedowo-bombowych z bazy na Florydzie, odbywających lot ćwiczebny, zniknęło w głębi Trójkąta. W jednym z ostatnich przekazów wieża kontrolna przekazuje dowódcy patrolu komunikat: kierujcie się na zachód. Dowódca odpowiada: nie wiemy, gdzie jest zachód. Wszystko jest nie tak. Patrol 19, pięć samolotów torpedowo-bombowych, znalazł się w matni. Pięć niezależnych maszyn, kierowanych przez sprawnych pilotów, zniknęło bez śladu w Trójkącie Bermudzkim. Dwa hydroplany Martin Mariner zostały wysłane z misją ratowniczą. Jeden z nich, podobnie jak Patrol 19, nigdy nie powrócił. Możliwe, że piloci trafili w miejsce, gdzie instrumenty pokładowe nie działały jak należy i nie wiedzieli, gdzie są. Hydroplan też nie wrócił. W środku lotu łączność nagle się urwała. Instrumenty pokładowe nie działały. Czarna dziura leżąca gdzieś w tym miejscu mogłaby wywołać takie efekty. Dla fal elektromagnetycznych jest jak wielki lej. Czarne dziury wpływają na siły grawitacji w całym kosmosie. Na małą skalę podobne efekty są widoczne w jedynym rejonie Ziemi. Na północ od Puerto Rico, w południowej części Trójkąta Bermudzkiego, biegnie rów portorykański, głęboki na blisko 9 kilometrów. To miejsce największej grawitacyjnej anomalii na Ziemi. Do dziś nikt tego nie wyjaśnił. Zagadka, dlaczego najgłębsze miejsce Atlantyku jest powiązane z tak dużą grawitacyjną anomalią, wciąż mnie dręczy i przyciąga mnie w to miejsce. Geofizyk Uri ten Brink nie wierzy w czarne dziury na Ziemi. Jednak to on odkrył coś, co nie występuje nigdzie indziej na świecie. Siła grawitacji w Trójkącie Bermudzkim jest słabsza. Mamy prawo mówić o anomalii, bo notujemy tu odchylenie od średniej siły grawitacji ziemskiej. Odchylenie wynosi tylko 0,3%. Gdy jestem na Puerto Rico, nie czuję się lżejszy, choć pewnie ważę mniej o te 0,3%. Nie jest to wielki spadek, niemniej wyraźny i dość znaczący. Spadku siły grawitacji w Trójkącie Bermudzkim nie można porównywać do zakłóceń grawitacyjnych wywoływanych przez czarne dziury, ale wciąż pozostaje pytanie, co go wywołuje i czy w przyszłości efekt mógłby się powiększyć. Co się stanie ze statkiem lub samolotem, którego waga ulegnie skokowej zmianie? We wszechświecie rozkład grawitacji jest stabilny i przewidywalny. W pobliżu horyzontu zdarzeń czarnych dziur siły grawitacji są tak wielkie, że rozrywają materię na strzępy. Grawitacja wokół czarnej dziury jest niewyobrażalnie wielka. Czarna dziura działa jak gigantyczny odkurzacz. Wciąga wszystko, co się znajdzie w pobliżu. Siły grawitacji są w niej tak silne, że nawet światło nie może uciec. Przerażająca historia Trójkąta Bermudzkiego jest dobrze udokumentowana. Marynarze, a ostatnio także lotnicy, opowiadają o wariujących kompasach, dziwnych skokach wskazań magnetometrów, grawimetrach dających na tym obszarze inne wskazania niż gdziekolwiek indziej na Ziemi. Ogromna większość dna oceanicznego wciąż nie była badana, więc kto wie, co tam odkryjemy.
W ostatnich 10 latach znaleziono nowe formy życia i twory geologiczne, o jakich nie mieliśmy pojęcia. To dopiero początek. Czarne dziury oraz trójkąt bermudzki to symbole destrukcji. Ale naukowcy spekulują, że czarne dziury mogą mieć też coś wspólnego z tworzeniem. Matematycy, którzy udowodnili istnienie czarnych dziur, przewidują obecność w kosmosie ich lustrzanych odbić, białych dziur. Istnieją sposoby wyciągania rzeczy z czarnych dziur. Natura stworzyła sprytny sposób wykradania z nich energii, a nawet pól magnetycznych. Teoria względności Einsteina przewiduje istnienie białych dziur, obiektów, które wyrzucają, a nawet tworzą materię, oddając ją wszechświatowi. Biała dziura to coś, co równoważy czarną dziurę. Może być wyjściem z czarnej dziury w inny wymiar. Skoro teoria przewiduje współistnienie czarnych i białych dziur we wszechświecie, może ma to też miejsce na Ziemi? Wielu w to wierzy. Bermudy leżą w strefie, jaką geolodzy nazywają dużą prowincją magmatyczną. To miejsce o własnościach niemal białej dziury. W głębi wód tworzy się tu materia. Atlantyk powstał wskutek oddzielenia się Ameryki od Europy i Afryki. W środku oceanu istnieje silna działalność wulkaniczna. Biegnie tutaj grzbiet śródatlantycki. Dziś ta aktywność wciąż jest bardzo silna. Rozsuwanie się płyt tektonicznych powoduje pękanie skorupy ziemskiej i aktywność wulkaniczną. Ze szczelin wypływa magma, tworząc nowy ląd. W takich miejscach jak Bermudy dzieje się to bardzo szybko, z niszczycielską siłą. Nowe lądy niemal eksplodują na powierzchnię w obłoku szczątków i trujących gazów. Duża prowincja magmatyczna, w skrócie DPM, to obszar wulkaniczny, gdzie pokrywa lawowa osiąga wielkie rozmiary. W czasie krótszym od miliona lat wylewają się ogromne ilości lawy, miliony kilometrów sześciennych skał. To jedno z najgwałtowniejszych geologicznych zdarzeń na Ziemi. Taka właśnie DPM powstała przed milionami lat w miejscu, w którym dziś leżą Bermudy. Miało to związek z podziałem superkontynentu Pangei. Ten komin jest jednym z najciekawszych, jakie znamy. Miał związek z formowaniem się Oceanu Atlantyckiego i powstaniem wielkiej pokrywy lawowej na obszarze 7 milionów kilometrów kwadratowych. Centrum aktywności leży na wschód od Florydy. Gdyby dziś w Atlantyku, w okolicach Bermudów, tworzyła się duża prowincja magmatyczna, zjawiska wulkaniczne stałyby się intensywne. Do atmosfery uwalniałyby się wielkie ilości dwutlenku węgla i siarki. Poziom oceanu podniósłby się. Zetknięcie lawy z wodą wytwarzałoby gęsty smog. Fale tsunami szalałyby na Atlantyku. Cały ten region stałby się skrajnie niebezpieczny. Nie chciałbyś się tam znaleźć. Tak jak hipotetyczne białe dziury w kosmosie, komin w trójkącie od stuleci wyrzuca nową materię. Rodzi się pytanie. Skoro białe dziury są miejscem narodzin materii we wszechświecie, czy miały coś wspólnego z początkami życia na Ziemi? Czy życie przyszło na Ziemię z kosmosu? Chandra Wickramasinghe z Centrum Astrobiologii w Cardiff jest ekspertem od panspermii, możliwości przyniesienia życia na Ziemię przez komety przed paroma miliardami lat. Teoria panspermii głosi, że życie nie powstało na Ziemi, tylko pochodzi z głębi kosmosu. Wiemy, że w tamtym czasie nasza planeta była bombardowana przez komety. Jeśli komety lub inne kosmiczne obiekty przyniosły zalążki życia na Ziemię setki milionów lat temu, warunki na niej musiały sprzyjać jego rozwojowi, skoro tak bujnie rozkwitło. Załóżmy, że komety przyniosły genetyczny materiał najprostszych form życia.
Wówczas kominy geotermalne byłyby idealnym miejscem, gdzie formy te mogłyby się rozwijać. Szczelinami w dnie oceanu w rejonie Bermudów wypływał z głębi ziemi bogaty w minerały materiał. Idealne miejsce dla pierwocin życia. To fantastyczne środowisko dla intensywnych reakcji biochemicznych. Ciepło i obfitość składników mineralnych sprawiają, że w gęstej, gorącej chemicznej zupie wyjątkowo szybko powstają różne nowe substancje. Możliwość, że życie dotarło na Ziemię z kometami 4 miliardy lat temu, musi być poważnie brana pod uwagę. Komety są z nami cały czas. Setki ton kosmicznych szczątków regularnie docierają do ziemskiej atmosfery. Kto wie, czy nie zagrażają nam jakieś bakterie pochodzące z kosmosu. To dość przerażająca wizja. Kolejna intrygująca zagadka. Jeśli poprowadzimy z trójkąta bermudzkiego oś przez środek Ziemi, po drugiej stronie trafimy na Rów Mariański, na południe od Japonii. Co ciekawe, to też jedno z niewielu miejsc występowania kominów geotermalnych sprzyjających rozwojowi życia. Ten obszar nazywany jest Trójkątem Smoka. Na południe od Japonii leży Trójkąt Smoka. W miejscu tym często giną statki i samoloty. Bardzo to przypomina Trójkąt Bermudzki. Oba trójkąty zawierają jedne z najgłębszych rowów oceanicznych na kuli ziemskiej. Rów Mariański jest głęboki na blisko 11 kilometrów. Rów jest tak głęboki, bo w tym miejscu płyta pacyficzna zsuwa się do wnętrza Ziemi. Towarzyszą temu liczne wulkany i trzęsienia ziemi. Rów cieszy się sławą najgłębszego miejsca na świecie. Po drugiej stronie Ziemi, na południu Trójkąta Bermudzkiego, leży rów portorykański, najgłębszy na Atlantyku. Rów portorykański jest głęboki na ponad 8,5 kilometra. Dwa najgłębsze miejsca na Ziemi leżą dokładnie naprzeciw siebie. Przypadek? Czy może coś więcej? Trójkąt Smoka bardzo przypomina Trójkąt Bermudzki. Dochodzi tu do wielu podobnych zdarzeń. Może są w nich obu czarne dziury, odpowiedzialne za zniknięcia statków i inne kłopoty. Może oba trójkąty łączy jakaś więź poprzez wnętrze Ziemi. Teoretycy spekulują, że każda czarna dziura jest połączona z białą. Łączący je tunel miałby przebiegać w innych wymiarach. W NASA takie teoretyczne przejście nazywają wormhole, dziura robaka. Miałby to być skrót przez czasoprzestrzeń. Przejście tunelem między odległymi punktami trwałoby minuty, a nie lata jak w zwykłej przestrzeni. Czy oba tajemnicze trójkąty łączy przejście podobne do tunelu czasoprzestrzennego? Czy umiemy logicznie wyjaśnić istnienie trójkątów? Niestety nie. Najlepsi naukowcy, geolodzy i klimatolodzy rozkładają bezradnie ręce. Materia wpadająca do czarnej dziury, rozbita na najmniejsze cząstki, znika bez śladu. Niektórzy sądzą, że podobny los spotkał setki statków i samolotów w Trójkącie Bermudzkim. Region Bermudów od dawna słynął z nagłych zmian pogody. Sam tego nieraz doświadczyłem. Stoję w porcie, jest piękny, słoneczny dzień, odwracam się i widzę ścianę czarnych chmur, walących w moją stronę. Weteran bermudzkiego akwenu Teddy Tucker przez 60 lat pływał po tych wodach. Przeżył tu wiele przygód. Trzy razy, o ile pamiętam, przeżyłem tu sztormy, o jakich nie macie bladego pojęcia. Trwały całymi godzinami, a pioruny waliły bez przerwy. Łódź była dosłownie naładowana elektrycznością statyczną. Wzdłuż poręczy wędrowały niebieskie ogniki. Oczywiście radio nie działało.
Nikt nie kwestionuje, że pogoda na Bermudach jest wyjątkowo zmienna. Sztormy i szkwały często nadchodzą nagle. Liczne zaginięcia statków na tych wodach mogą być efektem takich zmian pogody. Nagłe sztormy, gwałtowne wiatry, które zjawiają się lub znikają bez ostrzeżenia, to dla niektórych kolejna zbieżność między czarną dziurą i trójkątem bermudzkim. Jeśli na Ziemi jest czarna dziura, warunki pogodowe w tym miejscu będą nieprzewidywalne, a ich efekty dramatyczne. Silne zakłócenia pola grawitacyjnego i magnetycznego wywołają gwałtowne sztormy i inne anomalie pogodowe. Czarne dziury ciągle rosną, wchłaniając wszystko wokół nich. Tymczasem naukowcy przewidują, że pogoda w Trójkącie Bermudzkim z każdym rokiem będzie coraz gorsza. Mamy globalne ocieplenie, więc ocean się nagrzewa. To oznacza jeszcze gwałtowniejsze sztormy i huragany, atakujące wybrzeża Zatoki i Florydy. Huragany, które tak ostatnio gnębią Stany Zjednoczone, często przechodzą przez Trójkąt Bermudzki. Ich liczba w regionie Karaibów z każdym rokiem jest coraz większa. Bill McGuire i Mark Meslin są naukowcami Uniwersytetu w Londynie. Obserwujemy na Karaibach, że ciepły ocean oddaje coraz więcej energii do atmosfery, co sprawia, że huragany są częstsze i gwałtowniejsze. Dla Stanów to poważne zagrożenie. Huragany powstające u wybrzeży zachodniej Afryki nabierają siły, przechodząc przez Trójkąt Bermudzki. Często podążają za prądem zatokowym ku wschodnim wybrzeżom Stanów. Zmiany klimatyczne wywołują masowe topnienie lodów na Grenlandii i w Arktyce, co schładza i spowalnia prąd zatokowy. Czy przez to będzie mniej huraganów? Obawiam się, że raczej więcej. Gdy prąd jest wolniejszy, typowy dotąd szlak huraganów ku Karaibom i południowo-wschodnim Stanom może teraz biec wyżej przez Trójkąt Bermudzki z jego nieobliczalnymi siłami destrukcji. Nowy Jork, Boston, Waszyngton. Wielkie skupiska ludzi dotąd uważano za bezpieczne przed huraganami i tsunami. Cały region będzie zagrożony piekącymi upałami na zmianę z gwałtownymi burzami. Warunki życia dramatycznie się pogorszą. Dojdzie do tego, że sezon huraganów będzie trwał cały rok i większość z nich będzie uderzać we wschodnie wybrzeże Stanów. Basen Atlantycki stanie się groźny. Wchłaniając ciągle materię, czarna dziura rośnie i potężnieje. Podobnie wzrost temperatury sprawi, że Trójkąt Bermudzki powiększy się, a poziom zagrożenia wzrośnie. Z globalnym ociepleniem przyjdą takie rzeczy, jak nagły wzrost poziomu mórz. To dodatkowo obciąży dno oceanu, które może zacząć pękać. Zmiany klimatyczne wywołają więc skutki geologiczne. Pojawią się uskoki, a więc i wstrząsy sejsmiczne, które jeszcze bardziej naruszą strukturę dna. Sytuacja stanie się niestabilna. Fale grawitacyjne i promieniowanie towarzyszą aktywności czarnej dziury. Gdy z dna rowu portorykańskiego napłynie więcej materii, Trójkąt Bermudzki uwolni nadwyżkę energii w postaci potężnych fal tsunami. Tsunami w basenie karaibskim to rzecz dobrze znana. W ostatnich 500 latach odnotowano ponad 90 potężnych tsunami, które spowodowały wielkie szkody. Zwykle wywołują je nagłe zaburzenia dna oceanu, co wprawia w ruch całą wodę. Można to zaobserwować w wannie. Wzbóżcie wodę przy dnie, a zobaczycie, że na powierzchni rozchodzi się fala. Na północ od Puerto Rico południowe wybrzeże Stanów jest bardzo strome. Dochodziło tam do wielkich obsunięć ziemi. Wielkie masy skał spadały do Morza Karaibskiego, wywołując tsunami w całym akwenie. Brzeg tutaj jest bardzo niestabilny. Duże trzęsienie ziemi wywoła tu gigantyczny zawał i potężną falę tsunami na Atlantyku. Wyobraźmy sobie falę o wysokości 50 metrów biegnącą przez Karaiby ku wybrzeżom Stanów Zjednoczonych.
W oparciu o swoje badania, Meslin i McGuire rysują czarną przyszłość dla całego Bermudzkiego Trójkąta. W regionie nazywanym Trójkątem Bermudzkim przez następne 100 lat zdarzy się wiele złych rzeczy. Huragany będą potężniejsze, poziom morza dramatycznie wzrośnie. To sprawi, że niszczycielskie skutki sztormów będą dużo gorsze. Morze wedrze się w głąb lądów. Tak niszczących zdarzeń jak huragan Katrina będzie więcej. Może dojść do trzęsienia ziemi i wielkiego obsunięcia się brzegów, co z kolei wywoła gigantyczną falę tsunami. Sytuacja wymknie się spod kontroli. Huragany, trzęsienia ziemi, obsunięcia ziemi, wulkany, tsunami. Przerażające zagrożenia ze strony natury. Równie dramatyczne zdarzenia mają miejsce w głębi kosmosu. Wstrząsają grawitacją i magnetyzmem. Naruszają strukturę czasoprzestrzeni. Prowadzą do zniszczeń i anomalii. Ale te gwałtowne akty natury mogły stworzyć życie we wszechświecie i na naszej planecie. Ewolucja życia wymaga aktów przemocy. Do tego potrzebne są silne źródła energii. Potężne erupcje energii na Ziemi pomagały życiu się rozwijać. Im bardziej poznajemy kosmos, tym lepiej widzimy, ile tajemnic kryje się jeszcze na Ziemi. Niektórzy twierdzą, że istnienie czarnej dziury w Trójkącie Bermudzkim to bzdura. Moim zdaniem, za mało wiemy o życiu i kosmosie, żeby to przesądzać. W naszej galaktyce, Drodze Mlecznej, jest pełno czarnych dziur. Następne ich generacje mają być zupełnie niewidoczne. Mogą być wszędzie. Mogą zmierzać w naszą stronę i my nie będziemy o nich wiedzieć, aż będzie za późno. Mamy tylko tę jedną planetę i życie na niej. Nie wiemy, co się dzieje gdzie indziej. Stoimy na skraju nieznanego terytorium. 100 lat temu nikt nie słyszał o czarnych dziurach. Dziś wiemy, że istnieją. Co odkryjemy w najbliższej przyszłości?